druga pompa. Zaraz weźmie się przez Jarkę może przeleje. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu i mamy takie to są skutki po, jakby to powiedzieć, po dwóch burzach, które przeszły jedna za drugą. No, namuliło nam troszkę. Widać, droga zamulona. Woda się nie mieściła w rowach, w przepustach, wszędzie. Tu mam swoje piękne pole rzepaku. Po 2 tygodnie został zasiany. No zobaczcie, tak Wam pokażę, gdzie przetrwał. To rzepak już ma dwa liście właściwe, to są liście właściwe, ten i ten, te dwa się nie liczą, ten ma jeden listek. Ogólnie już jest w fajnej fazie, rządki fajnie widać i tyle dobrze, że został posiany 24, tak, czyli w poniedziałek, 2 tygodnie temu został posiany, że zdążył sobie powychodzić i przetrwał. No ale niestety na wodę, taką spada, nie mamy mocnych. Mamy już dosyć wilgotną w ziemi. Ostatnie jeszcze opady, niedawno, parę dni temu 40 litrów spadło, że już tą ziemię przesączyło mocno, że ona już ciężko do wpijania, a to jest jeszcze ziemia gniazda góra. Także już dopiero ciężko se wpija. No i mamy, porobiło nam, zmuliło tą górę. Zobaczcie tutaj na dole, to nie ma rzepaku, zamuliło jego. Taki dosyć kawał nawet widać, że z tego rzepaku tutaj nie będzie nic, no bo jego po prostu nie ma. Ale teraz powiem Wam, widać, oko przejedzie. O, jak się fajnie kurzy wszystko już. Widać, jak rzepak jest siany pasowo, czyli punktowo. Jak jest w równych odstępach, widzicie, popatrz. Jakby posadzony, tak? Na przykład to tutaj mamy zamulone, tutaj już nie będzie rzepaku. Tutaj mamy wymyty, jaki się tam łapnie. Tutaj też mamy zamulone, też go nie będzie. No i górka też jest przymulona, ale co, powiem Wam tak. To nie są wymyte pasy siane. To na szczęście rzepak jest z boku. Tam wiadomo, jaki się trafi rządek, który przybrało. Ale tak widzicie, że na tej górce coś będzie. Siew to jest pasowy. Pierwszy raz u mnie posiany na gospodarstwie. No i akurat musiało się tak złożyć, że przyszła burza. Że musiało mu też trochę poprzeszkadzać. No ale takie jest życie naszych rolników, że nasz interes jest cały czas tutaj pod chmurką. I na pogodę nie mamy wpływu. I czasem musimy się bujać z tymi kosztami, z tym, co nas tam stracimy, raz zarobimy, czasem 3 razy tyle stracimy. Także nie ma co płakać nad tym, bo ludzie, bo to jest tylko pole, to jest uprawa. Ważne, aby zdrowie było, a z tym to kij. Tak, o, zobaczcie, tutaj szedł rządek, jeden, drugi. A woda szła tak jakby środkiem, nie łapała typowo rządka siewnego. Oczywiście tam parę rządków złapała, bo to jest normalne, ale takie, zobaczcie, rządek siewny, woda, rządek siewny, że coś tam zostało na tych górkach. Mamy koryta, na polu są środki do glebowy, poszły się bujać. Jak to wiadomo, przy takiej wodzie tutaj zacznie pewnie nam ziele rosnąć w tych korytach wymytych. Tam rzepaku nie ma, bo jest zabrany, trochę przymulony. Zaraz ktoś powie, tak ci tu muliło, bo tu uprawa pasowa. Jakbyś posiał normalnie, by tego nie było. No to się zdziwicie, bo na polach, gdzie mieli posiane tradycyjnie, czyli też normalnym siewnikiem, że ten, podobne są pasy, tak samo. Woda schodziła,
do dołu, nie ma opcji. Tutaj ziarno, widzicie? No rzepak się zakorzeniał, ale już został wymyty. Nie wiem, czy to z niego tutaj będzie. Chyba raczej nie za wiele, bo co on? Korzeń ma wypukany, szyjka korzeniowa wysoko. Nie wiem, czy zimę by przetrwał. Ładny rzepak mamy w tym roku. Ogólnie. Tutaj nie ma nic. Wymyło do twardego aż. Rzepaku zero. Tutaj od nas z boku obsada jest. Tutaj środkiem też nie ma nic, bo jest wszystko zamulone. O, reszty, co przetrwało, to ślimaki już widzicie jedzą. O. Sypałem ślimakolem, ale co to daje, jakich jest tyle. O, to widzicie, jak rzepak sobie jedzą. Najgorszy jest właśnie ten cały poprzecznik, bo ten cały muł woda schodziła tutaj na dół. Sami widzicie, jaka to szła rzeka wody. Tutaj, gdzie szło centralne koryto wody, tutaj widzicie, nie ma nic, ani mułu, ani rzepaku. O, bo zabrało do twardego. Szła fala wody, dodatkowo jeszcze się przelewało z tamtej działki z kukurydzy. Tego tak to wygląda. Nawet to pole nie ma dużego skosu, ale już ziemia jest tak opita, że nie zdołała przyjąć tą ilość wody. No i zaczęło to wszystko spływać. Zaczęło to rwać. Też tu jest przymulony, ale tam jakiś pewnie przetrwa. Może jakiś tu będzie. O, zobaczcie, co się z nim stało. O. Nie wiem, czy on się podniesie, bo on jest na górze, szyjkę korzeniowa wysoko, to pewnie zmarznie. No, piękny rzepak, tylko niepiękny, ostry deszcz, który niestety powymurał nam. Znaczy w miarę równe pole, letko tylko trochę skosik. A, co się dzieje? Teraz przyświeciło słonko, to fajnie widać rządki rzepaku. Tu jakiś parę się uratował. Także no, rzepak widać, ładnie rośnie. O, tu dwa się uchowały. Tu go trochę przymuliło. Ważne, że jest rzepak na górze i ważne jest to, że rzędy siewne zostały. Że ta woda szła obok, a nie typowo rządkiem siewnym. Bo jakby poszło to wszystko rządkiem siewnym, to by zerowa obsada była. No bo przecież by wiadomo, żeby wymuliło ten rządek siewny. A tak widać, że ta woda szła bokami. Nawet widać. Tam jakiś łapło tu normalne, ale widać, że szła ta woda środkiem, a nie typowo rządkiem siewnym. No najgorzej jest ten dół, bo tutaj nie ma rzepaku w ogóle. Woda się nie mieściła. Mamy czyste drogi. Szczerze mówiąc, patrząc na wskaźnik opadów, to spadło niecałe 30 litrów tylko, więc wydaje się niby niedużo, ale jestem kilometr ponad od tego, co w domu mierzyłem, więc tu mi się wydaje, że mogło spaść troszkę więcej. Także trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć. Tak wygląda u nas. Takie są u nas skutki po dwóch burzach 5 września. Na razie, cześć.